powiedzenie to, które znamy zresztą wszyscy, przez żołądek do serca. Nie? Zobaczcie, że często my jak chcemy, szczególnie dziewczyna u chłopaka, chłopaku dziewczyny, jak chce zdobyć jakieś takie, taką drogę do serca, to się mówi przez żołądek. Przygotowuje mu coś, jest organizowana kolacja przy świecach, na pewno nie tylko przy chlebie i Pismo Święte wtedy nie leży, ale coś takiego, co ma sprawić przyjemność dla podniebienia, że się trafia też do serca. I ten gość mi mówi, niech ksiądz posłucha, mi się wydaje też w drugą stronę, że jak człowiek ma pustszy żołądek, kiedy ja zrezygnuję z czegoś na rzecz mojego przybliżenia się do Pana Boga, to wtedy patrzę bardziej na swoje serce. Nie wiem, czy taką logikę by ksiądz Marcin poparł tutaj. Z pewnością tak, poparłbym ją, ponieważ ja też post odczytuję jako możliwość, okazję do zobaczenia, od kogo tak naprawdę pochodzę, do kogo należy moje życie. Kiedy nie napycha się człowiek tym światem, wówczas może dać Panu Bogu zielone światło, abyś to Ty, Panie, mnie wypełnił. Czyli z pewnością to powiedzenie tutaj się sprawdzi, że przez żołądek albo przez nienapchanie żołądka w ogóle siebie tym światem, no tak, gdzieś tam dojdziemy do większej relacji z Panem Bogiem i to ma na pewno głęboki sens. Obok modlitwy, postu jest jeszcze jałmużna wielkopostna. Jak my, ludzie wierzący, w tym też młodzi ludzie, rozumiemy ten środek przeżywania Wielkiego Postu, jałmużna. Czym ona jest i w jaki sposób pomagać, może komu pomagać, jak weryfikować to, żeby nie dać się oszukać, żeby ktoś mnie nie naciągnął. Z drugiej strony też, żebym nie naciągnął siebie samego, wtedy, kiedy bardzo potrzebuję, a oddaję to, co mi jest koniecznie potrzebne. Czym jest jałmużna wielkopostna? Jak to wszystko weryfikować? Jałmużna. Nie chciałbym teraz mówić tu tylko o pieniądzach. Zresztą i tak to jest temat bardzo drażliwy, a często przez ludzi negatywnie nastawionych do Kościoła, do osób duchownych wyciągany, że to jest priorytet, że znowu mówią o pieniądzach. Jałmużna to nie tylko pieniądz, to nie tylko złotówka, to też pewnie poświęcony czas. Czy według Was dzisiaj doświadczacie, zresztą widzicie też pewnie, że jest dużo ludzi też biednych i potrzebujących pomocy. Kto według Was najbardziej dzisiaj potrzebuje pomocy i jakiej? Wśród ludzi, którzy obok Was żyją. W czym możemy komuś pomóc? No jeżeli chodzi o mnie, no to ja staram się swój wolny czas poświęcać. Na przykład pomagać moim znajomym w szkole z nauką. Mhm. Mają problemy, no to też jest jakieś niesienie pomocy. Jakieś... Ofiarowanie, nie? No bo ofiarowujesz swój czas, dzielisz się też swoimi umiejętnościami. Czyli praktycznie to nie trzeba wyszukiwać, no bo wiecie, dzisiaj wiele jest osób, bardzo modne jest co? Wolontariat, nie? Właśnie. Dużo jest ludzi, którzy gdzieś tam w schroniskach pomagają, poświęcają się i tak dalej. W Michelinie działa też coś takiego jak akcja charytatywna, niektóre też tam zbierają, wiadomo, jakieś ofiary, czy dają odzież, o, świetlica jakaś tam, świetlica oratorium. Tak. Caritas nie szkolne to. W Wrocławku jest w parafii Świętego Zbawiciela, jest grupa integracyjna Caritas, która pomaga właśnie niepełnosprawnym. I spotkania są zawsze w sobotę pierwszą miesiąca. Czyli jest taka działalność? No jest, można znaleźć. Jak ktoś chce naprawdę, to znajdzie. Mhm. A słuchajcie, a jeśli chodzi o tą jałmużnę, o czym też mówi Ewangelia Pan Jezus, nie? Obserwuje ludzi wchodzących do świątyni, nie wiem, czy kojarzycie tę scenę, i widzi, jak wrzucają pieniądze i wchodzą, no każdy wrzuca, ile tam uważa. Wchodzi biedna wdowa, która wrzuca ostatni swój wdowi grosz, stąd się też wzięło to powiedzenie wdowi grosz. I Pan Jezus podkreśla ją jako osobę, która daje najwięcej. Jakie dla Was refleksje z tego spotkania Pana Jezusa z człowiekiem dającym? No bo ona też dała z tego, co miała, dała tyle, ile mogła. Na pewno też chyba nie chodzi o to, żeby teraz każdy wyzbywał się tych swoich środków, tyle jakie po prostu posiada, jakie ma. No bo tak, nasza wdowa, jedyny swój grosz, jaki miała, oczywiście wręcz wrzuciła do tej skarbony. Natomiast teraz też nie musimy całej swojej pensji wrzucać gdzieś tam też jakieś tam skarbony w kościele, ale uważam, że tak mi się wydaje przynajmniej, że chodzi o takie całkowite
bezinteresowne poświęcenie się dla drugiego człowieka, poświęcenie mu swego czasami wolnego też czasu i dobrych chęci. W sumie to na pewnie wszystko dawa, nie? Pewnie prądu wtedy nie była, może na później nie miała na rachunek za prąd, też tak może być, bo to przecież dała wiele. Bo zobaczcie, też się zastanawiam i też wiele osób mówi, że czuje się naciąganych. Nie? Są ludzie, którzy, nie wiem, czy do waszych domów zdarza się, że do drzwi ktoś puka. Tu do nas, do plebanii, często przychodzą osoby, które nawet, których my nie znamy, są anonimowe i mówią, że jest tak czy inaczej, chcą pożywienia, później znajdujesz to przy furtce, powieszone na furtce w reklamówce, bo po prostu nie o to chyba chodziło. Nie? Ktoś nas oszukuje. Czy my mamy przez to stawać się ostrożni i nic nie dawać, ograniczać swoją pomoc? Jak uważacie? No bo jak się sparzysz na kimś, kolokwialnie mówiąc, no to później jesteśmy ostrożni. To jest prowokacyjne, bo zaraz wam powiem, co powiedział jeden z papieży na ten temat, dlatego chcę zbadać wasze myślenie w tym względzie. Myślę, że to jest jego sprawa, co on zrobi z tym, co my mu damy. Że my po prostu powinniśmy no, dać to, co mamy i z serca. I żeby nie było to takie, że właśnie ostrożni jesteśmy przed tym, żeby nas nie oszukano. Nie? No to jest jego sprawa, co on z tym zrobi. Czym innym jest ten, który, czy innej sytuacji, jest ten, który daje. Intencja moja jest dobra, a jeżeli intencja tego, który przyjmuje, nie jest fair, nie jest w porządku. My też kiedyś możemy być w potrzebie i oczekiwać od kogoś pomocy, więc powinniśmy nieść tą pomoc, bo kiedyś może być nam potrzebna. A życie jak bumerang, nie? Wraca czasami ze strony, z której się człowiek nie spodziewa. A propos tego właśnie, nie wiem, czy ksiądz Marcin kojarzy, który to z papieży powiedział, że lepiej jest dać się oszukać ileś tam razy, niż jeden raz nie dać temu, kto naprawdę potrzebował. O, tego papieża akurat nie kojarzę, ale właśnie do tego zmierzam, bo w ten sposób odpowiedział mi mój ojciec duchowny, nawet, bo ja też mierzyłem się z takim problemem, ponieważ spotykałem jeszcze jako kleryk, czy też jako diakon tego typu ludzi na ulicach Włocławka, którzy tak czy inaczej prosili o jakąś pomoc. A mnie trudno było jakoś rozeznać, czy to jest naciągacz, czy to jest rzeczywiście potrzebujący. No i właśnie on mi w ten sposób powiedział, lepiej dać się oszukać, aniżeli ktoś by miał odejść jakiś tam no niezaspokojony, głodny albo ze złym doświadczeniem. No ale jak ja jakoś to w sobie poukładałem? Oczywiście trzeba być ostrożnym, bez wątpienia. Trzeba na to patrzeć, kto do nas przychodzi, czy aby to nie jest naciąga. Czy lepiej zawsze może dać pożywienie, nie od razu biec do niego albo do niej z portfelem, ufać bezgranicznie. Lepiej może, jeżeli mamy jakiś odłożony grosz albo chcemy wspomóc ubogich, przeznaczyć na instytucje, które zajmują się... No, teraz była niedziela Adventes na przykład. Tak, niedziela misyjna, dalej mamy diecezjalną Caritas, mamy schronisko dla bezdomnych, które prowadzą siostry Albertynki i na pewno tam będzie bezpieczniej przeznaczyć pieniądze. Ale z pewnością nie można nikogo wypuścić głodnego, trzeba tego pożywienia udzielić. Zresztą właśnie zobaczcie, że też czasami, a właściwie może zwykle powinno się tak robić, że lepiej dać komuś tę przysłowiową wędkę, niż od razu rybę, nie? Bo bardzo łatwo my się uczymy takiego podejścia luźnego, nie? I tak mi dadzą, i tak mi pomogą gdzieś tam, a czasami no dać wędkę, niech sobie złowi ktoś tę rybę, niż od razu gotową, proszę bardzo, na tacy, nie? My jesteśmy, dużo jest w nas ludziach chyba dobra, takiego, pomimo, że się mówi, o dzisiaj ludzie są obojętni i tak dalej, jednak my reagujemy na jakieś cierpienie, na potrzebę drugiego człowieka. Tak, Natalia, czy nie? Tak, tak. Często na przykład spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie są to na przykład osoby chore. Mhm. Na przykład małe dzieci i w ogóle i tak dalej. Niektórzy nie przykładają tego zbytnio takiej dużej wagi, żeby komuś pomóc, bo żyjemy w takim teraz, ogólnie w takich czasach, gdzie dużo na przykład młodych osób daje sobie tak, jakby to powiedzieć, na wstrzymanie. Mówię, a co mi tam i tak dalej, mnie to nie interesuje i tak dalej. Na przykład wyśmiewanie się z drugich młodych osób, że są wolontariuszami w szpitalach i w ogóle i tak dalej. Mówią, a co ty pójdziesz, co ty będziesz robić i w ogóle i tak dalej. To jest takie obrzydliwe, zajmowanie się kimś takim i w ogóle. Ale to naprawdę daje takiego dużego kopa i to ma sens, pomoc takiemu drugiemu człowiekowi, na przykład takiemu właśnie choremu. No tak, rzeczywiście, zgadza się. Pewnie, że to niby, że zobaczcie, z jednej strony jest to takie modne czasami, bo mówi się, że jest moda na wolontariat, ale jednak też jest znaczny procent takich ludzi, którzy nie rozumieją, co to znaczy pomagać. Może dlatego też, że nigdy sami jeszcze tak prawdziwie pomocy nie potrzebowali i krytykują to, że ktoś pomaga.
Ale jest jednak taki procent ludzi, którzy, no, młodych też ludzi nieco wyśmiewają. No, ten się, zobacz, tu zajmuje tym, czy tamtym może sobie zrobić właśnie. Iść na imprezę, no po co muszę pomagać, nie? W jakiś tam sposób. Czyli no, taki wniosek mi się nasuwa, jak niesłuszny, to mnie skorygujcie, że no, jakakolwiek to by nie była jałmużna, czy w znaczeniu materialnym, czy w znaczeniu poświęconego czasu, czy danego jakiegoś tam też pieniądza i tak dalej, no to jednak jałmużna co? Kosztuje chyba, nie? I powinna kosztować. Bo cóż to byłaby za jałmużna, gdyby nam tak bardzo łatwo przychodziła, ale dajemy dlatego, może nie tyle ze skwaszoną miną, tylko dlatego, że właśnie jałmużna wynika z postu. Przekonujemy się, że wszystko, co mamy, mamy jakoś od Pana Boga i to, co jest na naszym stole, w naszych domach, w naszych rodzinach, a także również otrzymują inni, albo ci, którzy tej pomocy potrzebują, więc Pan Bóg może przyjść z pomocą także przez nasze ręce. No właśnie, to co ksiądz Maciej powiedział, że ta jałmużna też wynika z postu, bo ja zaczynam inaczej rozumieć, ja sam sobie odmawiam czegoś na rzecz kogoś, więc tu jest jałmużna. I to, o czym był poprzedni odcinek naszego magazynu, czyli modlitwa. Bez modlitwy nie będzie sensownego postu i nie będzie też sensownej jałmużny, bo będzie tylko po prostu takie celebryckie wyciąganie i komuś dawanie, nie? Takie, bo tak modnie. No słuchajcie, powiem wam szczerze, że co prawda, no tak pod względem takim żołądkowym, to się zbytnio nie najadłem w czasie tego naszego spotkania, bo nawet, chociaż może kawałeczek jeszcze tego chleba spróbuję, wody sobie popiłem, ale wam powiem, że czuję się najedzony, czyli wydaje mi się, że pomogliście mi i mam nadzieję też, że i naszym telewidzom chociaż odrobinę zrozumieć, a jeśli nawet nie zrozumieć, to rzuciliście jakieś takie słowo na to, żeby pomyśleć o tym, jaki sens ma post, jaki sens ma jałmużna i modlitwa też w naszym chrześcijańskim życiu. Czyli są spotkania, kiedy człowiek niekoniecznie wychodzi z pełnym żołądkiem, ale serce trochę ma pełniejsze, nie? To my chyba naszym telewidzom takiego przeżywania Wielkiego Postu życzymy i serdecznie pozdrawiamy i wszyscy machamy nasze